hodowców i hodowczynie w kraju i za granicą, którzy nas oglądają. Ja nazywam się Kamil Urbańczyk, to jest mój brat Karol Urbańczyk. Razem prowadzimy tutaj hodowlę gołębi pocztowych. W jakim oddziale lecimy, to powie Karol. Lecimy w tym momencie w oddziale 046 Częstochowa. Walczymy dalej gołębiami rocznymi, trochę jest gołębi starych. No próbujemy tutaj, po inne lata zaczęliśmy w ogóle hodowlę gołębi w związku. Należymy od 2009 roku, czyli od razu jak skończyłem 18 lat, to się zapisałem. Te wyniki były średnie, no powiem, że słabe. No z roku na rok było lepiej. Ten najlepszy rok dla nas był 2015, 16, 17. Już było trochę słabiej, ale wygraliśmy jeszcze gołębiami młodymi w oddziele. No i po 2017 roku były trudne decyzje, bo żeśmy się zajęli bardziej pracą zawodową. Te gołębie musieliśmy delikatnie odłożyć na bok. No a w tym momencie próbujemy się bawić w tym od początku. No, ta praca zawodowa pozwoliła nam na sprowadzenie od 2018 najlepszych gołębi. No, mocno w to inwestujemy, szukamy jak najlepszych łączeń. No i próbujemy się bawić teraz w ten sposób, bardziej profesjonalnie do tego podchodzimy, z lepszym materiałem, żeby osiągnąć ten wynik i utrzymać go długo na wysokim poziomie. A ja Cię, Karol, zapytam, bo od 2009 zapisaliście się do związku, no. A skąd w ogóle pomysł na hodowlę gołębi pocztowych? Hodowla gołębi, no ojciec tam miał zawsze 8, 10 sztuk, 12 to już było V-Max, no i po prostu gdzieś... Wiadomo, no wcześniej nie było komputerów, nie było takich gier, tam no nie wiadomo czego, no to żeśmy tych gołębi tam pilnowali zawsze, no wiadomo, każdy tam może zaczynał, jak jakiś obcy był na dachu, czego było złapać, no to były dziecięce lata, no ale tak żeśmy się tym zafascynowali. Później gdzieś tam pierwsze loty typu, że gdzieś tam rodzice jechali dalej, czy do Częstochowy, te 15 km, no i to był... Ciężkie olesno. Tak, dokładnie. To ich był może ich błąd, no oni nam te gołębie wypuszczali, no i tak żeśmy się tym zarazili, no i od razu jak tylko mogliśmy się wpisać do PZHGP, to żeśmy to zrobili. Okej, jakbyś mógł powiedzieć, bo jesteśmy obecnie na nowej posesji, macie za sobą gołębi, który tak naprawdę został jakiś czas temu dany do użytku. Jakbyś mógł coś więcej na temat gołębnika, który za wami powiedzieć, jak to wygląda? To może ja powiem. Gołębnik, który tu widzicie za nami, został do użytku oddany w tym roku. Jest to pierwszy sezon tutaj z gołębiami na tej posesji. Jest to tylko i wyłącznie gołębnik rozpłodowy. W domu nie było takich warunków, żeby mieć tyle par, żeby tak fajnie się chodziło, bo w domu trzeba było się na tym poddaszu jednak schylać. Nie było tak fajnie boksów porobionych. Gdzieś jak każdy hodowca zaczyna się to bawić bardziej profesjonalnie, to wie, że ten gołębnik tak naprawdę dla gołębi nie ma znaczenia, ale dużo pomaga to hodowcy, ułatwia sprawę. Podjęliśmy po sezonie w zeszłym roku gołębi młodych dosyć szybko, bo na jesień, że budujemy tutaj u naszej prababci, a obecnie to u brata na posesji, gołębnik rozpłodowy. No to znaczy, tak, że to będzie tylko i wyłącznie gołębnik rozpłodowy? Tak, to jest tylko i wyłącznie nasz gołębnik rozpłodowy, gołębie młode wychowane tutaj, trafiają tam do nas na posesję, tam gdzie mieszkamy, tam mamy więcej czasu i tam będziemy się zajmować gołębiami lotowymi, a tutaj jest tylko i wyłącznie ten gołębnik zbudowany od samego początku pod kątem gołębnika rozpłodowego. Okej, okay, a jeżeli chodzi o wykonanie samodzielne, czy komuś zleciliście wykonanie prac? Cały ten projekt wykonaliśmy, można powiedzieć, we trójkę. My tutaj z bratem, no i dziadek, który nam tu bardzo dużo pomógł. Dziadek już ma swoje lata, bo jest ponad 70, 75 lat ma, no ale nie odstawał przy pracy w ogóle, miał chęci, pomagał. No cały gołębnik wykonaliśmy i zaprojektowaliśmy sami. Wiadomo, że inspiracją były jakieś tam zdjęcia, to co widzieliśmy na filmikach. Ma kilka lat marzeń wybudowania takiego gołębnika, no i udało się, powstał, wzięliśmy się za pracę, za robotę, no i taki jest tego efekt, jaki możecie zobaczyć na filmie. To ja mam do Ciebie takie pierwsze pytanie na temat samego gołębnika. Jak mógłbyś nam powiedzieć, co to za linka leci wokół całego gołębnika, jaką ona funkcję spełnia? Dotknij się i zaprezentuj. Ta linka, którą tutaj możecie zobaczyć, jest to pastuch. Służy on do tego, żeby odstraszać tutaj, głównie nam chodziło o kuny i łasice, dlatego że
Zaprojektowanie tego gojemnika przemyśleliśmy tak, że to co zobaczycie za chwilę w środku, tam będą cele i tam się gołębie rozmnażają. Natomiast tutaj na wolierze spoczywa jakaś rezerwa, jak widzicie, tam są samice, młode odłożone i one nie wlatują do gojemnika do środka. Nie mają się możliwości schować przed drapieżnikami. I o ile ten drapieżnik się tam nie dostanie, może je płoszyć i stresować. A ta linka tutaj jest po to, ten pastuch, że wchodzi, dotyka się, odrzuca go jak to pastuch, no i nie ma możliwości wtargnięcia wyżej na tą siatkę, no i nie biegają nam jakieś te kuny czy łasice po gołębniku. Czyli rozumiem, że cały czas tutaj mamy napięcie na tej lince. Cały czas jest tutaj napięcie, jak chcesz to możesz sprawdzić, jak to działa. Chyba podziękuję. No, tak to wygląda. Okej, okay, a jeżeli chodzi o pozostałe elementy, bo tutaj no nie wiem czy, no widać, tak naprawdę jedyny wlot powietrza, bo tutaj mamy siatkę z przodu, tak? Tak. Siatkę jest... Właśnie temat wentylacji. Jak rozumiem sobie właśnie temat wentylacji, bo jest to troszeczkę unikatowy gojemnik. Karol, powiedz coś tu o wentylacji. Wentylacja jest rozwiązana w ten sposób, że napływ świeżego powietrza z frontu nie uderza bezpośrednio w przód i nie leci do góry, bo już żeśmy tak przemyśleli, tylko jest delikatnie wchodzi, bo tutaj jest zostawiona ta siatka z tyłu. Drzwi tam są, to pleksi jest też do tego momentu zjechane dotąd. I powietrze uderzające wprost, częściowo odbija się od tej ściany i od tamtej, nie ma takiego wtargnięcia mocnego. Wchodzi w dół i w dół wchodzi zimne powietrze, jak się zagrzeje, to ucieka szczytem. W ten sposób, bo może pokażę, tak, wchodzi tam na tym poziomie, schodzi na dół, bo tutaj jest przegroda z tyłu. No i tutaj mamy wolną przestrzeń i sadzi do góry i ucieka tam miejscem wentylacji, jest cały szczyt do góry odkryty, nie? Tam jest siatka 10 cm przestrzału, czyli praktycznie cały dach jest wentylowany. Ja pamiętam jak u was byłem zimą, co organizowaliśmy waszą aukcję, to bardzo duży był przeciąg gołębników. Wtedy chyba nie było zasiatkowanej tego spodu. I pamiętam, że dosyć były mocne przeciągi w gołębniku. Tak, no jak wiadomo, gołębnik jak się robi, w projekcie wygląda całkiem inaczej jak finalny efekt. My też na początku myśleliśmy, Karol miał tu rację, bo od razu mówił, że to musi być zastawione. Ja twierdziłem, że nie musi być zastawione. Gołębnik jest duży, jest w takim miejscu między płotami, tutaj między sąsiadami się robi przeciąg. No i mieliśmy przeciąg, no. I podjęliśmy decyzję, że zastawimy to blachą, żeby takiego przeciągu nie było. No i od tamtego czasu, od waszych ostatnich odwiedzin, no, zastawiliśmy z przodu, z tyłu tutaj, z boku i z przodu. No, wentylacja się dużo bardziej poprawiła, bo jest napływ świeżego powietrza, a nie ma tych podmuchów, których gołębie praktycznie nienawidzą. Czyli to nie oznacza, że powietrza w gołębniku jest za mało? Nie ma. Przede wszystkim, budując ten gołębnik, to chcieliśmy osiągnąć maksymalną kubaturę, bo gołębnik jest podniesiony metr od wylewki betonowej. Mhm. Później jest 2,20 przestrzeni hodowlanej i 2,80 od przestrzeni hodowlanej jest w szczycie. Czyli ta kubatura powietrza jest, no, wysoka. Zmiany temperatur, pomimo to, że ten gołębnik ma cały przód tam odkryty, nie ma dużej, no bo jest maksymalnie duża kubatura, nie? Nie ma gwałtownych zmian temperatur między nocą a dniem. I zapas powietrza pozwala na to, że no, to powietrze jest, no nie czuć tam w ogóle gołębiami. No i góra jest odkryta, no to powietrze tam świetnie górą w maksymalnie wysokim punkcie ucieka, to zużyte, ono jest delikatnie taki mały, jakby to zrobiony przestrzał i wylatuje, wchodzi przodem i wylatuje górą, nie? Ja tutaj jeszcze tylko dodam, bo o ile macie zabezpieczenie przed gryzoniami, to macie też zabezpieczenie, widać tutaj alarmy. Tak. Czy od razu widać, że to jest gołębnik rozpłodowy. Tak, no. Założyliśmy czujniki kurtynowe, po prostu no nie chcemy czegoś takiego, żeby ktoś tutaj się kręcił w koło, są strefy zbliżeniowe, także samo podejście do gołębnika osoby niepożądanej od razu nas o tym informuje. Jest zgłoszone do security, także no nie chciałbym, żeby komuś tutaj ręce powykręcali, jak go będą zwijać, ale po prostu samo zbliżenie się do tego gołębnika wysyła alarm, nie ma czegoś takiego, że tam wejdzie ktoś i dopiero jak nam naszkodzi, czy może błazerię tam zerwie, czy coś, no to może wejść. Tu po prostu jest kwestia
wejścia w samą strefę, no i kończy się to wstrzygnięciem alarmu, nie? Mhm. No, pomysł na alarm jest z tego względu, że no ileś pieniędzy tu my zainwestowali, jest to dla nas cenny obiekt. No i nawet jeżeli nie chodzi o samą kradzież, no to ludzie na to patrzą, mogą nam tu na przykład coś popsuć. No, postanowiliśmy się przed tym zabezpieczyć odpowiednio wcześnie, bo nie sztuką jest się zabezpieczyć po jakiejś kradzieży czy po jakimś rabunku. Okej, no właśnie, jakby moglibyście powiedzieć na temat właśnie gołębi, które się tutaj znajdują, bo powiedzieliście na początku, że 2018 rok, tak? Pierwsze takie, powiedzmy, jakieś poważniejsze zakupy? Tak, w zasadzie do 2018 roku tak do końca nie wiedzieliśmy, jak się w tym sporcie odnaleźć, oprócz tego, że chcieliśmy za wszelką cenę wygrywać. Nie wiedzieliśmy, jak ci najlepsi hodowcy mają te gołębniki rozpłodowe zbudowane. Dopiero praktycznie od 2018 roku, śledząc te najlepsze gołębniki w Polsce i za granicą, doszliśmy do wniosku, że no poniekąd no, jesteśmy tego zdania, że w dobry materiał trzeba zainwestować, ponieważ dobry materiał może nie gwarantuje dobrych wyników, ale znacznie podnosi poziom tego gołębnika i jakby to można powiedzieć, ułatwia pracę z tymi gołębiami i że jest większa powtarzalność. Kupując dobry materiał, jest szansa na większą powtarzalność tego, że ten wynik może nie będzie spektakularny, ale będzie na wyższym poziomie. No a my jesteśmy obecnie na takim etapie hodowli, że każdy jakby schodek wyżej, każdy poziom wyżej, im lepiej idzie, to wiadomo, dla nas, dla każdego hodowcy jest lepiej. Nie jesteśmy na razie na tym szczycie, no i skupiliśmy się tutaj na, według nas, dobrych, konkretnych gołębiach pocztowych ze szczególnym naciskiem na gołębie dalekodystansowe, bo to nas najbardziej interesuje. Okej, okay, a na jakich hodowlach oparliście swój gołębik rozpłodowy? Gołębik rozpłodowy oparliśmy na hodowlach przede wszystkim rodziny łepów. Mhm. To rodzina łepów, no to tam wiadomo, linia Wosa. Nie są to gołębie typowo długodystansowe, no ale myślę tu o długodystansie, no to te 500-ki też by pasowało wygrywać, bo jak tego się nie będzie wygrywać, to o długim dystansie to nie ma co marzyć, według nas. Czyli to były wasze pierwsze zakupy w 18 roku? Tak. Od rodziny łepuch? Tak, takie konkretne. Takie tak, naprawdę. Tak, bo mieliśmy od nich coś tam jeszcze wcześniej, ale to po prostu było próbowanie tego, czy to te inwestycje się zwrócą, no wiadomo, to nie jest tak, że uderza się od razu do kogoś, bierze się wszystko, a później się myśli. No nas na początku też nie było stać, żeby tam sobie pozwolić na to. Sprowadziliśmy jednego, zobaczyliśmy, że to w miarę jakoś z tym idzie, później drugiego. No i od 2018 roku, jak żeśmy zauważyli, że z tym materiałem z najwyższej półki idzie najlepiej współpraca, no to postanowiliśmy, że no jest teraz czas tą hodowlę znowu pobudzić do życia i osiągać może w przyszłości te najlepsze wyniki. No to zainwestowaliśmy w takie gołębie, nie? Okej, okay, jakieś inne nazwiska u was się pojawiają poza rodziną łepuch? Pan Wojtek Handerek. Okej. Okay. Tutaj jest linia Dakara, Komy, Battenburg. To przede wszystkim dziecko z Neb Winterbujka. No są to typowe gołębie dalekodystansowe, bo jeżeli ktoś nie wie, kto to jest Dakar, bo na pewno też takie osoby są, no to Dakar no to jest złotym medalistą olimpijskim. Pana Wojtka zdobył złoty medal na olimpiadzie w kategorii E. Jego dzieci, jego wnuki, między innymi z Komy, który jest najlepszym gołębiem aktualnie na świecie w dalekim dystansie, też znajduje się. Syn to jest Koma. Dzieci Komy też się znajdują u nas na gołębniku, także no kładziemy na duży nacisk na to, żeby to były gołębie dalekodystansowe i tak naprawdę w miarę naszych możliwości finansowych i tego, jakie mamy kontakty wypracowane, żeby to było jak najbliższe pokolenie. No nie twierdzę, że dalsze pokolenie jest gorsze, my po prostu chcemy mieć to najbliższe pokolenie. Mhm. Wśród Battenburga też mamy gołębie, ten gołąb, którego mamy tutaj, można powiedzieć, jest najcenniejszym ptakiem jak dla nas, którym od roku dopiero pracujemy. Jest to syn Neb Witbujka. Neb Witbujek był szóstym narodowym gołębiem. Międzynarodowym. Szóstym międzynarodowym, tak, gołębiem z Barcelony. A ktoś śledzi naprawdę te długie
loty tam na zachodzie, to wie jaki to jest prestiż tam uderzyć w pierwszą dziesiątkę z Barcelony. Ten gołąb był pierwszym narodowym w Holandii, szóstym międzynarodowym. My mamy jego syna, z nim będziemy pracować, zobaczymy jak to się okaże, czy jego wnuki, czy jego dzieci tego syna, jakie dają gołębie. No, już przez portal sprzedaliśmy jednego, mamy tam gdzieś kontakt, bo to wiadomo, że sami możemy popełnić błąd i może coś nie wyjść na locie, a jednak jak te gołębie się gdzieś tam pójdą do innych hodowców, inni hodowcy to skrzyżują z innymi gołębiami, mają inne metody, ma się z takimi ludźmi kontakt i można zobaczyć jak to u nich lata, bo to co może u nas nie latać, gdzieś popełniamy błąd, gdzie indziej może się gdzieś spisywać. Ile obecnie jest gołębi w gołębniku rozpłodowym? W gołębniku rozpłodowym obecnie było chyba 56 par. No, około 56 par. Ciężko powiedzieć tak, że jest 100 albo 101, no bo nie liczymy tego. Około 58 par, no to około 130 gołębi teraz może być. Na chwilę obecną, bo jeszcze jakieś młode zostawiliśmy sobie z takich gołębi 10-letnich, czy takich rodzynków, które nam się udało zdobyć, no to zostawiliśmy sobie do rozpłodu tam. Można zobaczyć tam w tamtej ostatniej barierze, to siedzi taka, powiedzmy, według nas taka nasza przyszłość, na której będziemy się skupiać. A jeszcze zapytam o coś, co jest bardzo charakterystyczne w waszym gołębniku, czyli napis, wasze nazwisko ułożone z dachówki. Tak. Skąd w ogóle taki pomysł? Skąd taki pomysł? To chyba Karol pierwszy raz my zobaczyli na Westerlagi. Na wspólnych gołębnikach Westerlagi. Taki napis zobaczyliśmy kilka lat. No Karol mówi, jak już budujemy nowy gołębnik, jedno z marzeń jest takie, żeby był ten napis. Z jakiego względu on jest? Z takiego, że chcieliśmy go mieć, to było po pierwsze marzenie, po drugie to wygląda dobrze marketingowo, po trzecie no jesteśmy tutaj na okolice na pewno rozpoznawalni, bo nie każdy taki napis ma. No to jest tak nasze spełnienie takich bardziej brata, takich marzeń, że fajnie taki napis wygląda. Przejdziemy może już na do środka gołębnika. A może jeszcze coś powiecie na temat samego wykonania, bo tutaj macie poliwęglan, jeżeli chodzi o zadaszenie wojlery. I dosyć istotną rzeczą waszej wojlery jest siatka, bo ona jest dosyć specyficzna, jest taka gruba. Pamiętacie może, jaka to jest grubość tej siatki? Siatka jest chyba, oczko jest 19x19, a drut ma 2,2 mm. No zainwestowaliśmy w taką siatkę, dlatego że tutaj zamysł jest taki, że te gołębie, tak tutaj widzicie obecnie samice, one cały czas przebywają w tej wolierze. One nie wchodzą tam do środka, do gołębnika. No i cięższa siatka ma to do siebie, że może ją jakaś kuna uszkodzić, czy samemu można wyczać. No różnie z tymi siatkami cienkimi jest, a tutaj bezpiecznie się czują za taką grubą siatką. No i przede wszystkim to też fajnie wygląda, bo jak jest siatka z małych oczek, to inaczej wygląda, ta gruba siatka też inaczej te gołębie wyglądają. Takie coś nam się spodobało, bo widzieliśmy u kolegi, który co prawda nie ma gołębi, ale ma piękne papugi. U niego pierwszy raz zobaczyliśmy taką siatkę. No i wtedy już my wiedzieli, że jak będziemy coś budować, no to z takiej siatki. No właśnie, bo wy poza hodowlą gołębi pocztowych hodujecie też papugi. Tak, to tak. Może bardziej brat. Tak, to taka druga moja pasja, hodowla papug w mutacjach. No co mogę więcej powiedzieć, to jest taka sama zajawka jak gołębie. Okej, okay, to chodźcie na gołębnik, powiemy coś jeszcze więcej na temat gołębnika w środku. Tutaj jest główne wejście. No może jeszcze tutaj, no tu jest ta przyszłość, którą będziemy wstawiać na swój gołębnik rozpłodowy. To są nasze ptaki wychowane już do rozpłodu. Postawiamy też na to, że no nie każdego dobrego rozpłodowca trzeba kupić. Po prostu może nam się go uda wychować i będziemy zadowoleni. To teraz zaprezentujemy gołębnik gospodowy w środku i kilka takich wyjątkowych dla nas gołębi. Zapraszam. Zobacz, jaki tutaj klimat super panuje. Tak, faktycznie przeciągów nie ma, ale jednocześnie jest bardzo świeże powietrze.
W pierwszym przedziale tutaj rozpodobnym znajdują się gołębie od pierwszego przodownika kategorii M w Polsce w 2020 roku, czyli czwarte miejsce w maratonie Krzysztofa Dębickiego. O tych gołębiach powie coś więcej Kamil. Co mogę powiedzieć o tych gołębiach? Są to wszystko gołębie z 2020 roku. Odwiedziłem pana Krzyśka w tym roku tak poważnie z zamiarem zakupów pierwszy raz. W zeszłym roku 21 raz. Dogadałem się z panem Krzyśkiem. Powiedziałem, że interesują mnie gołębie jak zwykle najlepsze. Gołębie, które będą osiągać wyniki z naciskiem na daleki dystans. Pan Krzysiek mi zaoferował 8 par, bo tyle ma przedział, 8 par. Fajnie się z nim dogadałem. Zaoferował swoją pomoc. Gołębie będziemy testować. Są one w fazie testów. Tak naprawdę to jest pierwszy rok, jak je mamy. Ciężko powiedzieć, jak z nimi będzie. No. Ale jesteśmy dobrych myśli, dlatego tam zainwestowaliśmy. W drugim przedziale znajduje się kilku synów z naszej jedynki. Jedynka jest jednym z najlepszych gołębi rozpodowych, którym żeśmy bazowali wcześniej. Jest to linia Wosa, tylko tego naszego, który no jest wnukiem i prawnukiem 29 od Heini Willi Rydza. No oryginalny Rydz, no Janser. Pracujemy z tymi gołębiami już 11 rok. No są tu dokrzyżowane do tych tak dzieci gołębie z linii Arden. Jest nasza dobra lotniczka z 2010 roku, z której byliśmy zadowoleni, jak wtedy na nasze lata i na nasze możliwości, na naszą wiedzę, to ona dosyć dobrze latała. Przez takie gołębie próbujemy tu krzyżować. W drugim gołębniku znajdują się gołębie, praktycznie najlepsze gołębie od rodziny Łepu. Może tutaj pokażę, bo tutaj są same rodzynki, jeżeli chodzi o samce. Tutaj mamy akurat siedzi niebieski samczyk. Jest to inbred małego łosa. Jest to mały łos razy córka małego łosa. Jest niebieski, takie też wychodzą, trzeba o tym mówić. Nam to nie przeszkadza. Dokładnie, no bo takie wychodzą, mimo że w rodowodzie będą same czerwone, niebieski też wyjdzie. Mamy takiego samca. Pokaż Karol tego samca, od którego wszystko się zaczęło. Może tak, teraz pokażemy doktor łosa. Doktor łos. Od tego samca się... To znaczy, że to był wasz pierwszy zakup u rodziny Łepuch? To był jeden z pierwszych konkretnych. O tak. Bo wcześniej, tak jak wspomnieliśmy na filmie, zrobiliśmy tam podchody, nie było takiego bliskiego tego pokrewieństwa. Aż w końcu zdecydowaliśmy się, że trzeba zainwestować takiego gołębia, który będzie nam służył przez lata. Zarówno jego dzieci mogą się pokazać w rozpłodzie, jak i na lotach. Doktor Łos jest to syn małego łosa razy córka Playboya, która była pierwszym gołębiem na 4500 z lotu rejonowego z 512 km. Czyli super wnuczka razy rozpłodowiec. Jeden z najlepszych rodziny Łepu. Tego gołębia żeśmy nabyli na aukcji, na Pigebook. No, pierwszy zakup taki konkretny, od którego no, wszystko się zaczęło. Te największe zakupy. Później tutaj jeszcze mamy syna Playboya. Wiadomo, jak Playboy jest synem małego łosa. Jest to już krzyżówka, bo to jest Playboy skrzyżowany, krzyżówka. Playboy jest skrzyżowany z siostrą matki z linii z Kanibala. Czyli bardziej tutaj uderza inbred na linię Kanibala, ale zostajemy przy najbliższym łączeniu z Playboya. Teraz tutaj dalej mamy nasze gołębie, które były wychowane u nas do rozpłodu. Są to najbliższe pokrewieństwo, najlepsze imbredy, które nam się udało odchować. Wierzymy w nie bardzo mocno. Jest to część naszej linii, naszego 1265.
skrzyżowaliśmy tutaj z linią Vossa 9.4. No będziemy patrzeć i obserwować, jak to się dalej wynosi. No w tym przedziale jest bardzo podobnie, tylko tutaj linia Vossa jest dołożona do naszych najlepszych samców, lotników, które nam się sprawdzały w lotach, w tym sezonie, w którym żeśmy byli naprawdę dobrze, żeśmy stali. No i teraz dokładamy te nasze najlepsze rozpłodowce. No tutaj może jeszcze pokażę, jest też córka Playboya. To jest córka Playboya razy... Czekaj, córka, no, córka Playboya, czyli Playboy razy córka Playboya. Bo tutaj jest Playboy razy ta samica, która była pierwsza właśnie z tej 500. No jest to mocny imbred na Playboya. Jest ona sparowana z naszym samcem lotowym. Tak, jednym z lepszych samców lotowych. No i będziemy patrzeć, testować, jak się to sprawdza. Tutaj jeszcze może pokażę naszą samicę, która została wyhodowana jako jeden z pierwszych gołębi z linii tego 1265. Jest to imbred 1265. Samica jest złączenia pół dzieci 1265, czyli pół brat z pół siostrą. Gołąb nie trafił na ten nasz najlepszy sezon, bo został wycofany do rozpłodu, ale gdy żeśmy już te wyniki zaczęły się jakoś w miarę plastować, no samica, która w środę wylatując na wieczór na oblot, przylatywała w piątek rano. Pierwszy raz żeśmy jej nie włożyli, bo żeśmy stwierdzili, że no wiadomo, wyeksploatowała się przez te dwa dni, jak gdzieś krążyła, ale następne cztery razy, no to na gołębniku, no fenomen, bo albo siadała pierwsza, albo druga, mimo to, że dwa dni gdzieś tam krążyła sobie w powietrzu. Jest to jeden z naszych lepszych gołębi rozpłodowych, dużo jest dzieci po niej, wnuków. No i najlepsze to jest to, że zaczynają robić to samo co one, bo już wczoraj ten niebieski, co nie wszedł, jest jej wnukiem, nie? Dzisiaj rano dopiero wszedł. Także zobaczymy dalej, jak będzie. Tutaj dalej przedział jest od pana Wojtka Handerka. Trzech synów Dakara w różnych kombinacjach. Jest Dakar razy Karim, no wiadomo, srebro razy złoto. Później jest Dakar razy córka z Dakara i Karim. No i trzecim gołębiem jest jeszcze mocniejszy imbred Dakara, bo jest jeszcze raz ten sam gołąb przyłożony na Dakara. Czyli totalnie trzy razy Dakar w rodowodzie. Obok jeszcze siedzi przy współpracy z panem Wojtkiem Handerkiem jest nasz samiec. Ten właśnie zwycięzca lotu z Barcelony razy jego córka z Nev Laureata udało nam się... Córkę miał Wojtek, nie? A my mieliśmy syna. Tak, tak. I przy tej udało nam się współpracy wyhodować dwa gołębie. Są to wnuki dwóch najlepszych gołębi praktycznie no, w Pipa Elite Center. Także no, są to gołębie młode, będziemy próbować. Tak to wygląda. Tutaj mamy akurat w następnym przedziale Ardeny. Z tymi Ardenami to jest też tak. No spełnienie marzeń. Jest to bardzo stara linia gołębi Arden, bo te gołębie są od Strep Horsa. One były zakupione na totalnej wyprzedaży na aukcji na PayPalu. Tutaj mamy Buntelia Tille, gołąb z 2010 roku. Jest to praprawnuczek Der 50. No Der 50, jak wiadomo, jest z 49 roku. Ten gołąb w rodobodzie był fenomenalny, no ciężko go było wygrać na tym portalu, no ale po prostu udało nam się go kupić. Do niego, do łączeń wtórnych, zakupiliśmy dwie córki z też łączeń z Ardenów. No jest to super stara linia Arden. No zobaczymy, jak to będzie się lęgło, no bo na razie był mały problem ze względu na to, że są na nowym miejscu stare samce. Także no zobaczymy, jak się to rozwija.
Drugim takim samym gołębiem jest Rambo Tiger. Też stara linia Arden. W rodowodzie możemy znaleźć 50 rok bez problemu. Są to gołębie wychowane w pokrewieństwie. Spełniliśmy marzenia, będziemy oglądać, jak one się sprawują w lotach. No, można powiedzieć, że jak prezentowaliśmy już te przedziały, to hodowcy mogą zobaczyć, że stawiamy na gołębie obecnie bardzo topowe, szybkie, z możliwością wygrywania, ale też jakąś tradycję w tym gołębniku. Mamy gołębie stare linie, będziemy to mieszać razem, próbować. Jak nie będzie szło, to będziemy zmieniać, jak będzie szło, to będziemy się tego scenariusza dalej trzymać. W tym boksie mamy swoich dziadków, one są na emeryturze, boks jest trochę większy. Pokażę naszą 01, jest to syn 1265. Jest to jeden z najlepszych naszych gołębi rozpłodowych, który żeśmy wytestowali. Mamy kilka synów jego na rozpłodzie, bardzo podobne ma umaszczenie jak 1265. Mamy też jego brata pełnego, który razem się wylą. On jest akurat w boksie indywidualnym, bo ma trochę już problemów z chodzeniem. To jest dwójka, syn 1265. Gołąb dał naszego najlepszego lotnika. Jak do tej pory najlepszy. Tak, dokładnie. Siostra tego lotnika, córka też tego samca, bardzo dobrze latała. Mamy kilka dzieci jego bezpośrednio w rozpłodzie. Teraz żeśmy postawili na trochę skrzyżować go gołębi do rozpłodu, nie z imbredów, tylko z krzyżówek. W pierwszym łączeniu w sumie daliśmy na imbreda, bo daliśmy jego super wnuczkę, która latała u kolegi na giełniku, zdobywała bardzo czołowe konkursy, wróciła do nas. Teraz w drugim łączeniu on dostał córkę Komy. Jak wiadomo, córka Komy, no Koma jest synem Dakara, także no te najlepsze gołębie. No sam Koma też jest utytułowany, no, bo oczywiście jest obecnie Koma jest na 20 rok, jest najlepszym gołębiem świecie w dalekim dystansie. Także próbujemy tutaj coś w tym kierunku. Teraz zaprezentujemy naszego, wydaje nam się, jednego z najbardziej topowych gołębi. Jest to syn Nevwit Bójka od Hugo Battenburga. Jest to syn zwycięzcy narodowego z lotu Barcelona. W Holandii. W Holandii. Jest szóstym narodowym zwycięzcą. Szóstym międzynarodowym. O, właśnie tak, szóstym międzynarodowym. Pierwszym narodowym. Jest to tak samo wnuk Witbójka 153, gdzie jest to półbrat gołębia, który w Chinach w lotach był 33 gołębiem na finale, a pierwszym gołębiem w Europie. Także no, super gołąb, tak nam się wydaje, ten rodowód nam odpowiada. Jest to troszkę starszy gołąb, udało nam się odkupić go z drugich rąk, bo wiadomo, no, takich zwycięzców narodowych posiadać u siebie na gołębniku, dzieci po zwycięzcach narodowych jest trudno dla ludzi mniej zamożnych, bo wiadomo, dla ludzi zamożnych to jest bardziej wszystko możliwe, no, ale ogólnie stawiamy na niego. Mamy go też właśnie w tym wcześniej z połączeniu, przy współpracy z panem Wojtkiem Handerkiem, z córką Newlaureata. Teraz jesteśmy wstępnie umówieni z panem Wojtkiem, że tego samca w czerwcu mamy skrzyżować go z Karim. Karim jest drugim srebrnym medalistą z olimpiady w maratonie, także no, mocny nacisk składziemy na te gołębie dalekodystansowe. Czekaj. Kolejnym świeżym gołębiem naszej hodowli jest
odróżnia gołębi Harry od Jana Hojmansa. Jest to podwójny wnuk Harry'ego z siostrami z Alexis i z tą drugą, nie pamiętam jak ona ma na imię. No, mocny imbret Harry'ego. Mocny imbret Dixema przede wszystkim, a później Harry'ego. Dokładnie. Jest on dokupiony do naszych włosów, do tych gołębi dalekodystansowych. W pierwszym dwa lęgi żeśmy wypuścili tylko i wyłącznie do swojego gębnika rozpłodowego z gołębiami Battenburga, z samicą z Bellą. Bella jest półsiostrą zwycięzcy z lotu. Z tego dalekodystansowego zrobiliśmy to w ten sposób, bo zauważyliśmy, że portale zachodni hodowcy oferują te najmocniejsze krzyżówki, łączenia. Preferuje bardzo dużo hodowców Hojmans razy Battenburg. No te gołębie wiadomo się sprawdziły niesamowicie, bo już przecież Dejan u Battenburga bardzo dobrze siadł. No i ogólnie są bardzo dobrymi gołębiami lotowymi i rozpodowymi. Nie? Tutaj zaprezentujemy jeszcze te młode, ale to rzucimy tylko nasze, które żeśmy odchowali do rozpłodu. Część gołębi wywodzi się w krzyżówce z najlepszych gołębi. Ile mniej więcej planujecie gołębi młodych na sezon? Na sezon planujemy do swoich potrzeb, żeby rozpocząć jakąkolwiek selekcję czy coś. To jest 120 sztuk gołębi przeznaczonych do lotu. No i później jeszcze będą dwa takie lęgi późniejsze, z którymi będziemy tam, mamy taką wizję. No nie będziemy na razie może o niej wspominać, ale ogólnie będzie zostawionych kilka gołębi takich, które w ogóle nie będą lotowane, gołębie młode. Bo gdzieś żeśmy zauważyli, że część hodowców też młodymi w ogóle nie lotuje i odnosi dobre wyniki jako gołębiami rocznymi. Czyli w fazie testów te późniejsze lęgi zostawimy też do siebie, one nie będą oddane na spis. Będziemy patrzeć na wiosnę, co się z nimi będzie dziać. Czy będą ginąć, czy zaczniemy w końcu wygrywać. Tak, no tutaj warto dodać o tym, co Karol mówi, że wygląda to u nas tak, że no, ktoś od razu powie, że te później gołębie do niczego się nie będą nadawać. No ale my teraz od jakiegoś roku, czy od roku w zasadzie, prowadzimy gołębie zupełnie inną metodą, jak do tej pory, jak mogą koledzy hodowcy zobaczyć u nas karmniki na gołębnikach rozpłodowych są cały czas zasypane. Gołębie jedzą to, co lubią, to, czego im akurat brakuje. Daleko nam teraz od metody dudniącego korytka. Aha. Każdy ma swoją. Nam się to do końca nie sprawdzało, to dudniące korytko, bo naprawdę nie wierzyliśmy w to, że koryto może być pełne, a gołębie mogą tak wyglądać, bo jest zauważalna różnica, jak dla nas osobiście, że te gołębie się szybciej młode rozwijają się lepiej. I też po gołębiach rozpłodowych widać, że nie są takie zmęczone tym rozpłodem po pierwszym czy po drugim lęgu, że mało dostają jeść. Po praktycznie w tym momencie po tych gołębiach nie widać, żeby one odchowywały młotki. No tutaj akurat są samce teraz rozłączone, bo będziemy teraz wcześniej kojarzyć na takie typowo mocne imbredy, bo będziemy imbredować synów Dakara razy synów z Komy, także no będziemy patrzeć, jak to wygląda. Ale wracając do metody, przy tej metodzie pełnego koryta, suplementacji super, dajemy Rymfrida, te podstawowe produkty, które no muszą się znaleźć w tej hodowli. Tak, bo to zeszliśmy. Nie jest tak, że koryto jest cały... Owszem, koryto jest cały czas zasypane suchą karmą. Na karmę nie dostają nic gołębie u nas w rozpłodzie, jest to kompletnie suła karma. Natomiast no, w pojedniku muszą się znaleźć takie rzeczy jak Avidre, Zuznegano, jakiś mineral, Drilling Avipa, Entrobag. No, tutaj stawiamy na suplementację spojnika. A jeżeli chodzi o karmę, jaką karmę stosujecie? Karmę stosujemy Flornansa. Dogadaliśmy się z panem Rafałem Pasoniem. On nam tą karmę
polecił, w sumie nam Florensie załatwił, żeby taką dawać. No i stosujemy dwie mieszanki, bo to jest rozpłodowa miszczów, białkowa miszczów i do tego dosypujemy konopi. Aha. Gołębie no, zjadają chętnie tą mieszankę, bo przecież żeśmy na początku, jak te gołębie były przeniesione tutaj, wpuszczone w rozpłód, testowaliśmy mieszankę Van Robaisa i Bayersa. Na różnych przedziałach, żeby zobaczyć jaka będzie różnica, nie? W karmie i w młodych i w tym jak tą karmę pobierają, nie zauważyliśmy żadnej różnicy. Przede wszystkim gołębie miały w karmnik przedzielony na pół i pół karmnika było nasypane karmy z Florensa i pół karmnika karmy z Bayersa. I gołębie, gdy zjadają do syta, to one się tam wybierają, bo wiadomo, jak jest dudniące korytko, to one i przężyto zjedzą, bo będą zmuszone do tego, ale gdy se mogą wybrać, no to zaczynają się kombinacje. Praktycznie nie zauważyliśmy po kilku tygodniach żadnej różnicy pobierania tej karmy. Nie wiem, czy ta karma z Florensa jest aż tak dobra, czy karma z tych zachodnich firm jest trochę słabsza. No ogólnie wydaje nam się, że jest to karma bardzo dobrej jakości. Jest przede wszystkim czysta, nie śmierdzi. No gołębie bardzo dobrze. W tym roku można powiedzieć, że pierwszy raz tego Florensa stosujemy. Jesteśmy zadowoleni. Na dzień dzisiejszy jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek jeżeli nam coś nie będzie pasować, to firmę zmienimy, bo tak trzeba robić. Jak jest dobrze, to się nie zmienia, jak jest źle, to będziemy kombinować dalej. Wszystko się okaże, jak te gołębie będą latały młode, jak to będzie wyglądało. Na razie nam nie chorują, odchowują młode w porządku, także... Na sam koniec materiału chcieliśmy pokazać jeszcze karmę rozpłodową, którą stosujemy w naszym gołębniku rozpłodowym. To tak jak mówiłem, to są dwie karmy pomieszane z Florensa. Jest to karma białkowa mistrzów i rozpłodowa super, czy tam specjal, czy mistrzów. Ogólnie no, karma jest, no na razie nam się sprawdza, no, tak wygląda. I one mają zasypywany karmnik dosyt, a tylko się dosypuje. Tak to u nas wygląda. Na sam koniec materiału, który mogliście z nami zobaczyć i naszej tak naprawdę raczkującej jeszcze hodowli, chcieliśmy zaprosić do obejrzenia aukcji z gołębiami, które mamy do zaprezentowania. Zapraszamy do zakupu i zapraszamy do być może następnego materiału o naszej hodowli. Pozdrawiamy wszystkich hodowców. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Cześć.